Witam Was serdecznie. To duża przyjemność dla mnie, mam nadzieję, że i dla Was, oglądać taki piękny pojazd. To jest Indian, model z 1916 roku. Model Little Twin, mała dwójka, niecałe 700 cm pojemności w cylindrów. Oczywiście jak dla Indiana 42 stopnie, 5 koni mechanicznych. I to jest pojazd, który z założenia był pojazdem wyścigowym. Te 5 koni mechanicznych, które miał, pozwalało rozpędzać ten bolid do prędkości ponad 100 km na godzinę, 105 km na godzinę. Potężna prędkość, wynikająca przede wszystkim z tego, że ten silnik, no skądinąd może zbyt duża moc, te 5 koni mechanicznych to nie jest, ale potężny wał korbowy, duży moment obrotowy. Ten pojazd jest niezwykle lekki, w związku z tym razem z jeźdźcem nie stanowi takiej wielkiej masy, która odpowiednio przy pochylonej przy sylwetce, przy niewielkich oporach powietrza nie pozwoliłaby na to, żeby osiągnąć tak potężne prędkości. W 1901 roku Indian rozpoczął produkcję swoich motocykli. W 1901 roku powstawały jego pierwsze jednocylindrowe modele i te jednocylindrowe modele były pierwszymi motocyklami marki Indian oferowanymi do sprzedaży. I to, co jest bardzo istotne i warto od razu na sam początek powiedzieć, że od samego początku motocykle Indian były napędzane łańcuchem, tak. W Europie to rzecz była nie do pomyślenia, natomiast w Stanach Zjednoczonych, w marce Indian, chodziło przede wszystkim o maksymalne takie przygotowanie pojazdu, żeby był wytrzymały, żeby był z punktu widzenia technicznego absolutnie doskonały. Nie patrzono na to, że to będzie drogi pojazd, patrzono tylko na to, żeby był najlepszy z możliwych. To było zawsze założenie marki Indian. Marka Indian powstaje jako pierwsza, mam tu na myśli porównanie do Harley Davidsona, bo przede wszystkim marka Indian i Harley Davidson kojarzą nam się z amerykańskim rynkiem. Rzeczywiście to były dwie firmy, które konkurowały ze sobą, konkurowały przez cały okres produkcji. Harley przetrwał, Indian nie. Może zbyt duży skrót myślowy, bo reaktywowano markę Indian. W tej chwili znów są wytwarzane i Indiany, i Harley, ale wróćmy do genezy tego pojazdu. 42 stopnie układ cylindrów, silnik górnodolny. Bardzo ciekawa konstrukcja silnika, bo już zawory ssące mają wymuszony poprzez rozrząd ruch zaworu. Dlaczego to podkreślam? No dlatego, że pierwsze motocykle tego typu, F-head, czyli tak jak one wyglądają, w górny zawór, dolny zawór, nie były zawory ssące, nie miały wymuszenia poprzez popychacz. Nie. Na początku zawory odpierały się pod wpływem podciśnienia, które wytwarzał tłok przesuwając się w tulei cylindrowej. Zawór ssący otwierał się w związku z tym pod podciśnieniem. Mieszanka paliwowa była zassana, no normalnie zawór wydechowy sterowany był z wału korbowego. Tak były produkowane silniki na samym początku. Potem, tak jak tutaj właśnie Indian wprowadził, górny zawór już był sterowany, czyli ssący zawór, mówię górny, bo to akurat zawory ssące są na górze w tym pojeździe, górny zawór był sterowany już poprzez popychacz. Cała ta odkonstrukcja tych zaworów, z otwartych sprężyn, popychaczy w tym silniku, to co jest dla nas takie wspaniałe w dniu dzisiejszym, jest absolutnie widoczne. My to możemy na to popatrzeć, my możemy nacieszyć się ruchem popychaczy podczas pracy silnika. Wszystko jest otwarte, nie wszystko jest smarowane, ale to zupełnie inna historia. Natomiast przez to, że to jest wszystko otwarte, stwarza nam w dzisiejszego punktu widzenia olbrzymią przyjemność patrzenia na to. Patrzymy jak na rzeczywiście zabytkowy pojazd. Ten górnodolny silnik, pięciokonny silnik, miał bardzo dużo nowoczesności w sobie. Ta nowoczesność polegała między innymi na tym, że smarowanie tego silnika zostało wymuszone poprzez pompkę zamontowaną przy wale korbowym. Co zwróćcie uwagę, jest takie bardzo też ciekawe, interesujące. Tylny cylinder powinien być mniej dobrze chłodzony, tak? Przedni jest na cały czas świeże powietrze w niego, jego opływa, natomiast tylny schowany jest z tyłu. W związku z tym teoretycznie powinien mieć gorsze warunki chłodzenia, a jednak jak wygląda w tym silniku? Ano w tym silniku przewód olejowy doprowadzony jest do pierwszego cylindra. Zastanawiałem się nad tym dość głęboko, sobie pomyślałem, że może konstruktorzy w tamtym okresie myśleli w ten sposób, że skoro ten
olej, który jest na silniku, będzie na tulei cylindrowej, będzie wtryskiwany na przedni cylinder, będzie opadał w dół, to wał korbowy będzie go rozbryzgiwał w środku, w komorze i będzie zarzucał do drugiego silnika, do tyłu. Jest to najbardziej takie rozsądne, z mojego punktu widzenia, wytłumaczenie akurat takiej budowy tego silnika. Magneto w tym silniku, czyli element odpowiedzialny za zapłon, napędzany jest poprzez zespół kół zębatych. Te koła zębate wytwarzają charakterystyczny tembr tego silnika podczas pracy. Układ zapłonowy regulowany jest poprzez obrotową manetkę na kierownicy. Ten motocykl ma dwie manetki, z lewej i z prawej strony. Dwie manetki obrotowe. Standardowo na początku prawa manetka odpowiadała za ustawienie opóźnienia zapłonu. Nie było manetki sterującej gazem. Dopiero kilka lat później Inian zdecydował o sterowaniu gaźnikowym, zresztą tak samo jak i inni producenci, o sterowaniu przepustnicą w gaźniku w prędkości obrotowej silnika. Tak, takie śmieszne były początki. I na początku, ponieważ prawą manetką sterowano się wyprzedzeniem zapłonu, a lewa manetka wtedy zaczęła odpowiadać za położenie przepustnicy, w Indianach tak utrzymano to i na odwrót niż nam, Europejczykom, w tej chwili steruje się motocyklem, utrudniało to sterowanie, czy utrudnia z dzisiejszego punktu widzenia ustawienie gazu i wyprzedzenia zapłonu. Między innymi dlatego podczas renowacji tego pojazdu zdecydowaliśmy o tym, żeby zamienić miejscami. Czyli żeby do prawej strony, niezgodnie z tym jak kiedyś było, zamontować regulację przepustnicy, a do lewej włożyć regulację zapłonu. Jeszcze jedna rzecz jest taka, która w tym motocyklu podczas prowadzenia go prowadzi pewnego rodzaju kłopot. Manetkę jak przyspieszamy, nie naciągamy do siebie, jak się przyzwyczailiśmy w sterowaniu motocyklem, tylko trzeba odpychać ją od siebie, tak? Czyli ten ruch jeszcze dodatkowo jest utrudniony, że chcąc jechać szybciej, odpychamy od siebie, ciągnąc w naszą stronę ten gaz w tłumie. Bardzo ciekawą rzeczą jest też to, jak popatrzycie, na ramię w tym miejscu są zaślepione otwory. Z czego rzecz? O co chodzi? To wszystko jest układ kierowania. Z lewej i z prawej strony macie dwa zaślepione otwory, a układ kierowania, czy tam sterowania gazem i wyprzedzeniem zapłonu. Cięgno Bowdena byłoby rewelacyjnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o przeniesienie napędu z obrotowych manetek na przepustnicę i na wyprzedzenie zapłonu. Ale od 1898 roku Ernest Bowden był właścicielem patentu i patent ten obowiązywał również na terenie Stanów Zjednoczonych. Skoro tak, a Indian szukał rozwiązania, które byłoby równie sprawne, skomplikował je praktycznie rzecz biorąc maksymalnie. Mianowicie, obrotowe manetki poprzez system wałeczków kardana opartych tutaj na ramię w tych właśnie zaślepionych otworach, poprzez ten system wałeczków, a potem cięgien, przenosiły ten napęd na elementy wykonawcze, czyli na przepustnicę i na wyprzedzenie zapłonu w magnecie. Tak robił to Indian, bo uważał, że w ten sposób, tak wydaje mi się z dzisiejszego punktu widzenia, obchodzi, czyli nie wykorzystuje patentu cięgno Bowdena, w związku z tym produkcja jest tańsza, nieprawdopodobnie skomplikowana od strony mechanicznej, a widocznie, skoro nie kupił tego patentu, nie stosował tego rozwiązania, musiała być tańsza. Niemniej jednak, czyli od 15 do 17 roku budowany jest ten model, o którym Wam dzisiaj opowiadam, ale dokładnie w 16 roku wygasa ten patent Ernesta Bowdena i przestaje obowiązywać. W związku z tym nie trzeba już za stosowanie cięgno Bowdena odprowadzać odpowiedniej gratyfikacji dla właściciela patentu. I w tym momencie właśnie Indian przechodzi w roku 16 na sterowanie cięgnami Bowdena. I dlatego tu w tym motocyklu tak dosyć to ciekawie wygląda, że jest jeszcze zaślepka, która była stosowana właśnie jako miejsce pół podparcia przełożenia obrotu ruchu w wałeczków sterujących dalej cięgnami. W tej chwili cięgna Bowdena
Sena przechodzą bezpośrednio do dźwigni sterujących umieszczonych na ramie. Czyli rozwiązanie, które wdrożono w czasie produkcji tego modelu. Ten Little Twin będziecie mogli zauważyć na niektórych rycinach, również ze sterowaniem poprzez wałeczki kardana, jak również w późniejszym okresie produkcji sterowany poprzez cięgna Bowdena. Jeszcze dotyczące kierownicy ciekawostka. Ta kierownica mocowana jest w takim dosyć dziwnym, niskim położeniu. Chodziło o to, żeby nadać kierowcy sylwetkę pochylonego kierowcy wyścigowego. Żeby ta ochorownica była dobrze blokowana, żeby ona nie przemieszczała się, nie opracała podczas kiedy kierowca z dużą siłą naciska na kierownicę, była kołkowana do fajki. W tym pojeździe odrestaurowanym widzicie tylko dziurę na kołek, otwór na kołek. Kołka samego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że wyszliśmy z założenia, że to takie niskie położenie kierownicy, ono podczas obrotu kierownicy za każdym razem uderza o zbiornik w miejscu, gdzie jest kalkomania Indiana, czyli niszczy ten zbiornik. Z dawnego punktu widzenia, czyli kierowców wyścigowych, nie stanowiło to kiedyś absolutnie żadnego problemu. Natomiast teraz, z punktu widzenia zabytku tak rzadko spotykanego i o tak niezwykłej wartości historycznej, żal by było niszczyć tę kalkomanię. Dlatego postanowiliśmy nie wkładać tego kółka w to dolne położenie, tylko ustanowić możliwość pewnej regulacji do rekreacyjnych przejazdów. Można nieco unieść tę kierownicę do góry i nie obijać o zbiornik, a do jazdy wyścigowej, jeżeli ktoś rzeczywiście chce pokazać, jak na takim pojeździe się siedziało, gdyby chciał się na przykład pościgać, no to wtedy może poluzować górskie fajki, obrócić kierownicę na dół i spróbować się przejechać po jej zaciśnięciu. Słuchajcie, sprzęgło w tym pojeździe nie ma sprzęgła, nie ma dźwigni, nie ma klamki w kierownicy. Klamka sterowania sprzęgłem jest w lewej nodze. Jest o tyle inaczej skonstruowana niż w tamtym czasie w modelach Harley'a. Jakbyście popatrzyli na filmy, które przygotowujemy dla Was, będziecie mieli taki motocykl Harley Davidson Flat Twin. Opowiadałem o nim, jeździłem na nim, tamten pojazd podczas jazdy, taką ma dosyć wiotką ramę, to się wszystko dosyć mocno skręca. Dźwignia sprzęgła wymaga z jednej strony naciśnięcia do rozprzęglenia, z drugiej strony naciśnięcia piętą w celu włączenia biegu. Natomiast tu, w Indianie, jest troszeczkę łatwiej tym kierować, bo dźwignia sprzęgła ma własną sprężynę, która cofa pedał z powrotem do góry. Czyli w momencie, kiedy wbijamy i naciśniemy w dół, rzeczywiście nie musimy sterować, naciskać piętą, bo dźwignia samodzielnie przesunie się do góry po włączeniu biegu. Bardzo istotną rzeczą też jest taką ciekawą, żeby nie uszkodzić skrzyni biegów, sprzęgło również steruje czymś w rodzaju blokady przełączania, możliwości przełączania biegu skrzyni biegów, czyli nie da się przełączyć dźwigni zmiany biegów bez wciśniętego sprzęgła, bo zwykłe kłowe sprzęgło umożliwia przełączanie biegów tylko wtedy, kiedy nożna dźwignia pedał sprzęgła jest wciśnięty. Inaczej się tego nie da przełączyć i z punktu widzenia bezpieczeństwa, przede wszystkim skrzyni biegów, jest to absolutnie uzasadnione, ale częstokroć, jeżeli chcemy dokonać jakiejś naprawy, jakiejś poprawki, kiedy chcielibyśmy wrzucić jakiś bieg po to chociażby, żeby przekręcić silnikiem, żeby na przykład sprawdzić wyprzedzenie zapłonu, jest to kłopotliwe, no bo trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby najpierw wcisnąć to sprzęgło, wrzucić jakiś bieg, potem znów, żeby ten bieg wyrzucić z powrotem na luz, trzeba wcisnąć to sprzęgło. Dalsze ciekawostki. Mamy klamki na kierownicy. Już wiemy, że żadna z tych klamek nie jest sprzęgłem. Prawa klamka, do czegoś to służy. A no wyobraźcie sobie, że to jest tylko i wyłącznie klamka dekompresatora. Zatem do czego służy? Do wyłączenia biegu silnika. W momencie, kiedy naciskamy tą klamkę, widać wyraźnie, że przesuwają się dźwignie w kierunku podniesienia zaworu wydechowego. Zawór wydechowy zostaje uniesiony i przez to dekompresja komory spalania, silnik się przestaje palić, silnik gaśnie. Z drugiej strony mamy klamkę, po lewej stronie to jest klamka hamulca, czyli w lewej ręce mamy klamkę hamulca. I gdzie jeszcze mamy? I mamy jeszcze w prawym pedale hamulec. O tyle fajnie skonstruowany jak na takie tamte lata, że hamulec sterowany jest przodem buta. Naciskamy palcami hamulec. Mamy jakby dwa obwody hamulcowe. Tak, mamy dwa obwody hamulcowe, ale wyobraźcie sobie, że oba obwody hamulcowe dotyczą hamowania tylnym kołem. Hamulec, który sterujemy prawą nogą,
uruchamia wewnętrzne szczęki hamulca bębnowego, półbębna w tylnym kole. Natomiast lewą ręką powodujemy zaciskanie hamulca pasowego, oplatającego ten sam bęben hamulcowy. Czyli raz mamy w środku bębna hamulcowego, mamy szczęki hamulcowe, natomiast lewą ręką sterujemy hamulcem taśmowym, oplatającym bęben zewnątrz. Absolutnie nie chodzi tutaj w żaden sposób o to, że wymusza to przepis. I jest to obejście przepisu, że mamy, skoro dwa hamulce, tak jak w Europie musieliśmy mieć, no to jeden, żeby to było tanie, oba działały na to samo tylne koło. Nie, tu mamy tylko kwestię poczucia bezpieczeństwa dla kierowcy. Jeżeli z jakiegoś powodu zerwałoby się któreś z cięgien sterujących, to w tym momencie, jeżeli by się to zerwało, mamy pewność, mamy gwarancję, że zadziała drugi hamulec, zupełnie niezależny od tego pierwszego. Istotny dla kierowcy byłby komfort jazdy tym pojazdem. I tutaj również bardzo fajna, widowiskowa rzecz. Przednie zawieszenie tego motocykla to jest krótki wahacz wleszony poprzez cięgno oparty o resor piórowy. Ten resor jest nieprawdopodobnie twardy. To jest twarda stal. To jest resor, który z mojego punktu widzenia jest czymś w rodzaju namiastki zawieszenia. Nie wiem czemu konstruktorzy zdecydowali się na tak twardy resor. Ono być może podczas jazdy po drogach wybiera w pewien sposób delikatnie nierówności związane z, nie wiem, ułożoną w tamtych czasach klinkierówką drogą albo gruntową drogą, ale kwestia jest taka, że w dzisiejszym eksploatacji tego pojazdu, no może jakbym z większą prędkością wjeżdżał na krawężnik, to bym odczuł, że to koło się przemieściło. Niestety to nie jest takie miłe zawieszenie, takie wygodne. Tutaj o wygodzie kierowcy decyduje przede wszystkim siedzenie, sprężyny siedzenia, które mamy. Nic więcej tutaj nie ma, ale sprężyny siedzenia w tym pojeździe, popatrzcie proszę, działają na ściskanie. Jeżeli pracują na ściskanie, jeżeli to siedzenie ma tendencję do przemieszczania się na boki, no to wyrabia z przodu mocowanie. Czyli te luzy są coraz większe, coraz bardziej to siedzenie przemieszcza się na boki, no ale nie bądźmy tacy drobiazgowi. W końcu nie używamy dzisiaj tego pojazdu do wyścigów. Rama jest zdecydowanie sztywniejsza niż w już przytoczonym przeze mnie Harley'u Flat Twinie. Sztywniejsza jest, ponieważ jest to rama zamknięta, oplata silnik od dołu, nadając temu motocyklowi dużą sztywność. Ten typ ramy, zwany kradle, Indian wprowadził w 1909 roku i początkowo, i tym przede wszystkim różnił się od tej ramy, którą widzicie, była do rozruchu stosowane zawsze pedały. W tym miejscu już nie ma piasty z tyłu za silnikiem, nie ma pedałów, bo silnik jest na tyle nowoczesny, że ma już kopak rozruchowy, którym zapalamy ten pojazd. Thank you.